Hejo, witajcie ludziska, jestem Brawly, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy Fail bez zapomnienia powieści. I na początku tego odcinka zajmiemy się z wkurwiającym Jackiem Rzeźnikiem, przy którym nie można uniknąć skilli. Nie można uniknąć jego skilli, po prostu jeden skill jest taki, którego nie można po prostu uniknąć, no po prostu się nie da. Walczę już z nim drugi raz, dobra. O, jeszcze włączyłem filmik, ja pierniczę. Sorry ludziska, po prostu jestem taki zdenerwowany, że, no nie wiem, nie chciałbym się drugi raz oglądać tego samego. Po prostu naszą matkę zabiję, poderżnie jej gardło, no i nas zaatakuje. Wypierdalać stąd, cioty! Gin, frajerze, dobranoc. Ogólnie sobie ulepszyłem magiczny atak, czyli tą kulę ognia na kolejny poziom. Uwierzcie mi, przyda się. Bo niczym innym nie będziemy mogli go zaatakować, niestety. Tego pieprzonego gnoja. Okej. No, ginie w końcu, dobranoc. Spróbuję troszkę z magii go pomęczyć, tego tutaj. Ul dostał! Okej, dobra. Chodź tu! Wiem, że tego chcesz, gnoju. Okej, ładnie. Go tutaj poduczyliśmy, okej. A, jeszcze mi walnął, nie o to mi chodziło, dokładnie. Wiecie, chciałem teraz dokładnie, że tak powiem, oszczędzać mikstury. I to tak typowo, ponieważ wtedy, jak walczyłem z nim, to właśnie skończyły mi się mikstury, dlatego z nim przegrałem, ponieważ był taki jebany skill, którego nie można było uniknąć. Zresztą dowiecie się, o co mi chodzi. No przynajmniej nie wiem, jak tego uniknąć, pieprzonego ścierwa. Okej, teraz schowa się w takim gównie. W takiej barierze i trzeba będzie go teraz dystansowo pobijać. Naprawdę, bardzo nieprzyjemny przeciwnik. Bardzo wkurwiający. To trzeba przyznać. Czekaj, nie o tego mi skilla chodziło. Ja wam powiem, o co dokładnie. Ty gnoju! Czekajcie, schowam się tutaj. Łap, gnoju! O to mi chodziło! Widzicie? No nie da się tego uniknąć, no choćbyś nie wiem jak próbował, nie unikniesz tego! Bo twórcy tak to zaplanowali, że po prostu nie da się tego uniknąć. Przeciwnik musi mieć jakąś szansę nad tobą. I tyle. A ty chuju głupi. Czekajcie, tutaj się schowamy. Ale ty spamujesz tymi skillami. Czekajcie, użyję tylko mikstury. Eliksir, eliksir siły woli. Czekajcie, damy sobie tutaj na trójce. A te mikstury zdrowia damy sobie na dwójce. Okej. No! Jak ja mam magię zmieniać? Ja pierdzielę, teraz się znowu pogubiłem. Momento. Karty stylu, umiejętności, magia. Zaklęcia ataku, błyskawica, kula ognia. Damy sobie na czwórce. Łap. Okej. Nie! Fuck. Tylko nie tego skilla. Nie! Dobra, trochę... Ale go pobijaliśmy! Wtedy mi na pewno tak dobrze nie poszło, więc teraz to jest nasza szansa. Już mam w dupie tego skilla, już nawet tego nie omijam, bo wiem, że mi się tego nie uda. O, kolejnego skilla użyłeś tego samego. O, jeszcze mi tu spamujesz! O, stary, widzę, że... Dobra. Fuck! Jest! Uniknąłem tego. Łap to, żryj to, frajerze! Ej, kurde, mikstur nie mam. Okej, podoba ci się to, co? Masz, gnoju, czekajcie, jeszcze tylko z dwa skille na niego wywalę i będzie po nim. Przynajmniej mam taką nadzieję, podarunki. O jeny, nie mam teraz tego, a nie, dobra, pomyliło mi się coś. Eliksir mistrza woli. Okej. Dam sobie to, no, no nie to, ty gnoju.
przedmioty, eliksiry, mistrza woli i daj to na trójce. Leż, frajerze! O, jeszcze jeden strzał, jeszcze jeden strzał! Jeszcze jeden strzał, uda mi się! Uda mi się! Gin, frajerze, gin, 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 śmieciu! Dobrze ci tak. And now comes the choice I spoke of so long ago. Strike me down now with the sword of Aeons, and you will become as powerful as Jack dreamt of being. Cast it into the vortex. And its darkness will be gone forever. So what will you do, little brother? Zamierzam wyrzucić ten miecz do wiru. I tyle. A czekajcie, zobaczę tylko jak on... Czekajcie. Nie. Czekajcie, tylko sprawdzę jakie on ma obrażenia i tak dalej, i tak dalej. Miecz, bla bla bla. Dobra. Ja go jednak wrzucę do wiru. Tyle będę mógł. Ej, czemu nie mogę? Ej! Ej! Nie chcę ciebie zabić! Nie, proszę! Nie! Jest! Tak. They're both where they belong now. Lost forever. It's time I found where I belong. I know it isn't here. No super! Dostaliśmy w końcu trochę doświadczenia, trochę złota i maskę Jacka. Czy ja będę mógł to ścierwo założyć? When he stepped outside into daylight, the crowds cheered his name. He walked among them as a legend. As the months passed, the guild and its people would recover. Walls would be rebuilt and order restored. For Teresa, it would not be so easy. She retreated to distant lands, where a lifetime of wounds might be allowed to heal. A whole year passed. With Jack gone, Albion returned to something approaching peace, and for once, the greatest of all heroes was able to rest. Przez chwilkę myślałem, że to jest koniec gry, ale chyba jednak nie jest. Chyba. O, chyba jednak nie. Dobra. Wiecie co, zerkniemy, ale gdzie teraz będę mógł rozdawać punkty doświadczenia, jak nie w Gildii Bohaterów? O! Hero, I'm sorry to disturb you, but we're receiving a message from Scythe, one of our oldest heroes. He left the guild for the Northern Wastes long ago, but now... Perhaps it would be best if you came to the boasting platform outside the guild and saw for yourself. Okej, sprawdzimy to, ale zanim to zrobię, to chciałbym... Co to jest? Drzewo to symbolizuje odrodzenie się Dębowej Doliny. Aha. Chciałbym tylko jeszcze zobaczyć, co się znajduje w tym terenie, bo chyba nigdy nas tutaj nie było. A nie, byliśmy chyba jednak. Chociaż jakoś tego miejsca nie kojarzę zbytnio. Dobra, tu niczego raczej nie będzie. Ruszamy teraz wykonać wątek główny. Bo chyba pobocznych misji już nie będziemy mieli. Tak mi się wydaje. Chciałbym jeszcze udać się do jakiegoś sklepu, kupić mikstury, naprawdę mikstury. Chyba za cały hajs, który mam, kupię mikstury, pieprzone mikstury, bo naprawdę teraz mi się bardzo przydadzą. Sklep, najbliższy sklep. Czekajcie, tutaj? Nie, jednak nie tutaj. Dobra, już chyba wiem gdzie. Wybaczcie mi za te lekkie spadki FPS-ów, one tylko będą na początku gry. Tu już powtarzam, ale tak jest. Co to jest?
się mogę teleportować? Ej, i czemu ja tego wcześniej nie zauważyłem? Chyba, że... Nie, bez sensu. Nie mówcie mi, że teleportacji mogłem używać już we wcześniejszym etapie gry. I dopiero teraz to zauważyłem. No nie mów. Dobra, będę musiał to sprawdzić na filmikach moich, bo nie mogę w to uwierzyć. Jezus, ale spadki FPS-ów, ale mnie to wnerwia. Wybaczcie mi, ludziska. Zaraz stąd wyjdę z tej pieprzonej lokacji, to powinno być już git. Siema, ziomek. Kup, ja pierdzielę, ile tu... O Jezus Maria. Eliksir, eliksir zdrowia. Kup, 17. Eliksir zmartwychwstania. Kup wszystko. Eliksir siły woli, kup 10. Trzeba się troszkę zaopatrzyć w moje rzeczy. Trofea. Tego ci nie mogę... Trzeba się troszkę zaopatrzyć w moje rzeczy. No teraz to, żebym dopiero dowalił. Trzeba się zaopatrzyć w mikstury, to chciałem powiedzieć. Dobra, ruszamy tutaj. Ogólnie nasza postać teraz się wydaje bardziej napakowana. Nie wiem, takie mam przeczucia. Czy będę mógł udać się do gildii bohaterów? Ej, mogę jednak. Okej, zobaczymy. Zobaczymy, cóż tutaj będzie. I zobaczymy, cóż mogę zrobić z tą maską Jacka Rzeźnika. Co to jest? Jakąś aureolkę mam. Okej. Okay. Nie wiem, o co chodzi dokładnie. 50 tysięcy expa mam. Odporność. Kupimy? Nie, nie kupimy. Zbieram na budowę ciała. Brakuje mi 30 tysięcy. Wow, sporo. I chyba 8 poziom to jest już maksymalny poziom. Tak, dokładnie. To jest to maksymalny poziom, jaki możemy rozdać. Także poczekamy sobie. Chciałem mieć budowę ciała na maksa. Dobra, ruszamy do miejsca, do którego tak naprawdę musimy się udać, czyli do południowa kamienna Altana. Przynajmniej będziemy mieli stąd najbliżej. Może jeszcze udamy się do jakiegoś typa, kupimy trochę mikstur. Albo nie, mamy tych mikstur wystarczająco dużo. Przynajmniej mam taką nadzieję. Bo jak walczyłem z tym Jackiem Rzeźnikiem, no to po prostu moje wkurwienie było na maksymalnym poziomie. Jak w Gothiku. What the fuck? Ten szkielet fajną zbroję ma, tak swoją drogą. Kozak. It is up to you, hero. You defeated Jack single-handedly. If it will not open for you. The man's got a point. I'll stick to my speciality and hit the books. We need to know what these summoners are. Good luck. Wiecie, jak ja mam tam wejść, to naprawdę wolałbym się przygotować. I to konkretnie przygotować, czyli... Czekajcie. Czyli oczywiście mikstur i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie co? Ruszymy jednak do południowej kamiennej Altany i kupimy tyle mikstur, ile się tylko da. Jest to bardzo dobry pomysł teraz, bo mikstur mam naprawdę mało. Tym bardziej, że to są te małe mikstury. Znaczy mikstury, eliksir życia po prostu. Nie ma tu chyba podziału na duże, czy też małe. Wszystkie są takie same. Więc nie wiem, z czym ja wyjechałem. Dobra, zamknij mordę. Nie, dobra, do widzenia. Nie z tobą chciałem gadać. Tak, dziękuję. Ja pierniczę, tu nie ma żadnego handlarza. Wy się sobie jaj nie róbcie. Handlarza chcę, nie chcę z wami rozmawiać, pajace. Kurwa, no chyba handlarza. No, pieprzonego handlarza nie mogę znaleźć. No, bez jaj. Zaraz się zdenerwuję. I to naprawdę się zdenerwuję. Dobra, mam was gdzieś. Nie chcę mi się z wami rozmawiać. Wszyscy poszli w pizdu spać.
Dzieciaki. Dobra, ruszamy do punktu obserwacyjnego, czyli musimy się wrócić. Jak mi mit tu nie starczy, to chyba... Nie wiem, co zrobię. W sumie nawet nie wiem, co musimy zrobić. Aha, musimy przejść tutaj. Of the summoners in the northern wastes marks the arrival of a new threat to all things living. We have long dreaded this portent. Behind my walls lies the Fireheart. There, you will speak to the prophets who watch over it. You may enter now, but beware the beating of the heart. It has burned many before you. Dobra ludziska, ale to sobie już zrobimy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Oczywiście możecie subskrybować, oceniać, komentować mój kanał. Wybaczcie, że w tym odcinku przeklinałem, ale naprawdę... byłem świeżo po walce z Jackiem Rzeźnikiem, w której to przegrałem, ponieważ nie mogłem uniknąć tego jego pieprzonego skilla. I chyba to tyle, co miałem wam do powiedzenia. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, kochani. Cześć.